4 lipca 1946 roku. To był dzień, w którym może po raz pierwszy w historii znaleźliśmy się w rękach naszych oprawców, naszych okupantów, którzy wykonali pewną zbrodnię, tak zaplanowaną, żeby później nas o nią oskarżyć. Zacznijmy może od takich zagadnień jak topografia. Tutaj mamy mały planik Kielc, samego Śródmieścia, samego centrum. Główną ulicą Kielc, on gdzieś klerykowa, a dziś antyklerykowa, a wpłynął na to terror, który nastąpił po tym domniemanym pogromie Żydów w Kielcach. Tu jest ulica Sienkiewicza. Może ja pomogę. Tak, o. Ja będę wtedy pokazywał. O. Na pewno będzie wygodnie. Tu jest ulica Sienkiewicza, która jest bardzo szeroką ulicą i główną, ale na planie wyprodukowanym w latach komunistycznych, przecinająca, dochodząca do niej ulicy, przecinająca ulica Planty, jest równie szeroka jak ulica Mickiewicza. O co chodzi? Żeby uzasadnić kłamstwo, że pod domem żydowskim zbierały się jakiekolwiek tłumy ludzi i że próbowały się do tego domu dostać. Jak to wszystko wyglądało? Otóż wcześnie rano, 4 lipca, na ulicach Kielc pojawiła się grupa, różne mamy dane, ale prawdopodobnie było to 18 milicjantów, wśród których szedł mały chłopiec, będziemy go nazywali Henio, osoba już historyczna, który miał za zadanie krzyczeć: Żydzi więzili mnie przez 3 dni i chcieli mi wytoczyć krew i przerobić ją na macę. A milicjanci krzyczyli: widzicie, chrześcijańskie dziecko, chcieli zamordować, wypić jego krew. Z tym, że ten Henio był tak przerażony z powodu 3 dni, które spędził na nieustannym szkoleniu, co ma mówić, i na tym, że nieustannie mu grożono, że gdyby w jakikolwiek sposób się pomylił, czy powiedział prawdę, to z nim będzie bardzo źle, że w końcu absolutnie nic się nie odzywał, tylko wystraszony szedł między tymi milicjantami. Ci milicjanci przeszli przez cały kwadrat ulic, krzycząc ciągle: oto dziecko skrzywdzone przez Żydów. Dodajmy to, że taką rzecz, że milicja w pierwszych latach po wojnie była o wiele bardziej brutalna, powiązana z Urzędem Bezpieczeństwa, niż ta milicja, którą się pamięta ze schyłku komunizmu, nawet ze stanu wojennego. To było, powiedzmy, lewe ramię policji komunistycznej, bo prawe to była Urząd Bezpieczeństwa, lewe milicja. Nagle milicjanci stają w obronie małego dziecka. Historia tych 3 dni jest dosłownie jak gdyby wstąpieniem do piekieł tego chłopczyka. Dlaczego? Dlatego, że jego ojciec, który był agentem UB, jeszcze w czasie okupacji pozyskanym przez wywiad Armii Ludowej i tajnych służb radzieckich, został przeniesiony do Kielc, ponieważ Kielce zaludniano i zasilano różnymi ludźmi, powiedzmy, tak zwanym dziadostwem, bo co innego jest biedny człowiek, co innego jest dziad na wsi. Tymi biednymi ludźmi zbuntowanymi, którzy nie chcieli nic zrobić, a chcieli się przenieść do miasta. Przeważnie oni wstępowali do ORMO, PPR i tak dalej.
I ten właśnie ojciec Henia wraz z krewnym swoim i jeszcze jedną osobą, wszyscy trzej agenci UB, mamy nawet, to jest cud, że zdobyliśmy to pseudonim ojca Henia, to był pseudo Przeskok, cały czas tłumaczyli mu, że byłeś porwany przez Żydów, trzymany w piwnicy i czekałeś, aż wytoczą ci krew. Jaki był plan? Plan był taki, że te krzyki policjantów i niby wrzask tego dziecka miał zgromadzić tłumy. Tymczasem reakcja na idącą liczną grupę milicjantów była taka, że wszyscy raczej odsuwali się i nie wiedzieli w ogóle, co to znaczy. To było dziwactwo. Tu dodam, że nie wszystko było dobrze zorganizowane, mimo że planowano to, te całą, jak gdyby ten scenariusz tego wydarzenia przez długie miesiące. Tu się cofnę troszkę w czasie, że były dwie próby. Jedna w Krakowie, druga w Rzeszowie i obie się nie udały. W tym sensie się nie udały, że nie zwróciły uwagi mediów zachodnich.